Druk numer 4/359/2013 autorstwa Komisji Budżetowej. Na referenta wskazano pana radnego Wojciecha Liszkę. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 4/359/2013 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zebrania projektowego na rok 2013 pod nazwą Organizacja Inwestycyjna Opatkowicy WSP numer 134 i przedszkola numer 145. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rzeczowy zadania priorytetowego na 2013 rok pod nazwą Organizacja Imprezy Ośrodka Opatkowice dla Szkoły Podstawowej nr 134 i Przedszkola nr 145 na Organizację Imprez dla Seniorów Ośrodka Opatkowice Szkoły Podstawowej nr 134 oraz Organizację Festynu Opatkowickiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem powodzenia. Dziękuję bardzo za czytanie. Kto z państwa radnych? Przepraszam, otwieram dyskusję oczywiście. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny druk numer 5/360/2013 autorstwa Komisji Edukacji. Na referenta wskazano pana radnego Piotra Jałochę. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała numer 5/360/2013 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania powierzonego pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 135 ulica Mirtowa 2, zakończenie remontu dachu nad małą salą gimnastyczną, wymiana pokrycia z blachy. O kontynuację remontu ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, przeznaczając pozostałe środki w wysokości 10 090 zł na ten cel. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję za odczytanie. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do dyskusji. Nie ma dyskusji, nikt się nie zgłosił. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt został przyjęty.